takiej olimpiadzie, która ma Lakiego 5 kółek, 5 O. O co chodzi? Obecność, osoba, oblicze, obrzęd, obyczaj. 5 O. Tym jest chrześcijaństwo. Co to znaczy? Pierwsze O to jest obecność. Dzisiaj wielu próbuje sobie tak poradzić, albo właśnie nie radząc sobie, to sobie tak próbuje poradzić, że mówi, że Boga nie ma. Że nie ma Jego obecności, że On nie istnieje, że On jest nie do pojęcia i w ogóle nie do zbadania. To są takie różne postawy wycofujące się z życia po to, żeby sobie paradoksalnie życie ułatwić, a tak naprawdę ono jest wtedy jeszcze trudniejsze. Więc chrześcijaństwo jest obecnością Boga. Bóg jest. Ale to jeszcze mało. Potrzebujemy drugiego O, który mówi obecność, osoba. Osoba chrześcijaństwa jest osobą, więcej jest trójcą osób. Dzisiaj są takie propozycje i często się tym zachwycamy, gdzie jest mowa o tym, że Bóg jest, owszem, ale nie jest osobą. Że jest jakąś energią, jest jakąś siłą, mocą kosmiczną. Tutaj nam pomagają różne religie ze wschodu, które przychodzą i właśnie wsączają takie pomysły na życie, że Bóg nie jest osobą, jest jakąś energią. Energią. Jeśli Bóg jest energią, to idzie do gniazdka i sobie porozmawiaj z energią. A ci, którzy mówią, że Bóg jest energią, mówią nam, że możemy rozmawiać z tą energią. Więc co to za siła, co to za energia, z którą można rozmawiać? To jest niebezpieczne czasami, więc ważne, żebyśmy wiedzieli o tym, że chrześcijaństwo to obecność, Bóg jest, ale Bóg jest osobą. Osobą. Chrześcijaństwo jest spotkaniem z osobą, która zmienia życie. A jaka to osoba? Która ma oblicze. To jest trzecie O. Co to znaczy, że chrześcijaństwo jest religią wcieloną? Że Bóg jest obecny, że Bóg ma twarz. Że Bóg jest konkretny. Że to nie są jakieś tylko reguły, normy, światopogląd, moralność. To wszystko jest, ale potem, najpierw jest obecna osoba, która ma oblicze. Konkretne oblicze, Bóg się wcielił. Chrześcijaństwo jest bardzo konkretną religią. Wcielono Bóg przez to, że stał się człowiekiem, nasze ciało, materia ma sens, ma wartość. Dzięki temu istnieje Kościół, który jest sakramentalny, czyli ma przez materię odnosić nas do Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg stał się człowiekiem, że ma twarz. Że ja mogę Bogu popatrzeć w oczy. Że ja mogę Boga słyszeć. Że ja mogę Go widzieć. I On stał się jednym z nas. To jest fenomenalne. Tego nie ma nigdzie. Żadna religia tego nie wymyśliła, bo tak wierzymy, że ma ludzkie pochodzenie. Natomiast chrześcijaństwo przyszło z góry, od Boga, który ma twarz. To jest trzecie O. I teraz czwarte O to jest pewien obrzęd. Pewien rytuał. Jeśli są osoby, które się spotkają i które się kochają, mają się ku sobie, to pojawia się między nimi pewien obrzęd. Myślę, że młodzi to doskonale czują. Tak, zakochujesz się i spotykasz się z tą drugą osobą i macie pewien zwyczaj, pewien obrzęd, który jest tylko właściwy dla was. Rozpoznajecie się po pewnych znakach, po pewnych gestach, po pewnych słowach. To jest pewna liturgia, która się dokonuje między wami. I po tym poznajecie właśnie, że coś was łączy i dbacie o to, żeby była ta obrzędowość. I my w chrześcijaństwie mamy liturgię, mamy sakramenty. To jest właśnie ten obrzęd, który sprawia, że Bóg chce się z nami spotykać, że ta miłość między nami może funkcjonować. Czasem nam trudno zrozumieć liturgię, obrzęd, ale myślę, że warto taki obraz sobie zostawić w głowie. Zmarł niedawno pewien jezuita, który mówił o tym, że jeśli chodzi o liturgię, to popatrzcie na kaplicę Sykstyńską. I tam jest mnóstwo pięknych obrazów, ale jest też taki bardzo znany, kiedy Bóg wyciąga palec i chce spotkać się z palcem Adama, z twarzą Adama. Tak? Znacie ten obraz, ten fresk Michała Anioła. I właśnie ten zmarły liturgista mówi, że liturgia, czyli ten obrzęd nasz z Bogiem, Boga z nami, to jest to, co się dzieje między tymi dwoma palcami. To, co się dzieje między tymi dwoma palcami, to jest liturgia. Że Bóg przychodzi, żeby nas uświęcić. Bo
ten palec Adama jest taki świętczały trochę, taki biedny. Więc Bóg przychodzi, żeby go uświęcić, ten palec tak się trochę prostuje, po to, żeby uwielbić Boga. W liturgii On nas uświęca, czyli nas oddziela od grzechu, zabiera nam grzech, daje nam siłę do życia, a my uwielbiamy, oddajemy Mu chwałę. Mówimy, Ty jesteś najważniejszy. I ponieważ my sami nie jesteśmy w stanie spotkać się z tym palcem Boga, między tymi palcami jest Jezus Chrystus. Właśnie jest ta osoba, która ma to oblicze. On jest Bogiem i człowiekiem, więc On trzyma rękę Boga i trzyma rękę naszą. I On nas łączy. W liturgii spotykamy Jezusa. W Jezusie Bóg wyciąga do nas rękę, zaprasza nas do tańca. Liturgia jest rodzajem tańca. Jeśli tak będziecie patrzeć na liturgię, będziecie ją głębiej przeżywać. Z radością będziesz przychodzić na mszę świętą, kiedy zobaczysz, że On chce cię zaprosić do tańca miłości. Będziesz żyć sakramentem, bo to jest inny rodzaj tańca, gdzie Bóg wyciąga rękę, żeby się z Tobą spotkać, żeby Cię uświęcić, a Ty masz Go uwielbić. To jest inna perspektywa. I dlatego tak ważny jest ten obrzęd, żeby nie zaniedbywać liturgii, nie zaniedbywać Eucharystii, to, że się angażujecie, śpiewacie, że chcecie budować liturgię. To jest piękne. To, że przychodzicie na różne spotkania grup, które tutaj widzę, już pasterstwo młodzieży, ceremoniarze, lektorzy, ministranci, schola młodzieżowa, grupa osób z niepełnosprawnościami, wiara i światło, przygotowujący się do bierzmowania, klasy 7-8, my możemy żyć chrztem. To jest piękny taniec, chrzest. Kiedy Bóg mnie dotyka i ja mogę Go dotykać i możemy tańczyć. Więc jeśli tak patrzymy na relacje z Bogiem, to liturgia nam nie przeszkadza. Więc to jest czwarte O, obrzęd. I pozostaje piąte O. Co to jest? Obyczaj. Obyczaj, czyli z tego spotkania z tym, który ma oblicze i z tego obrzędu, który ma zapewnić nam więź, rodzi się obyczaj, moralność, cały dekalog, czyli ja chcę postępować tak, żeby się podobać temu, kogo kocham i kto mnie kocha. I wtedy to ma inny sens. Wtedy ja nie robię czegoś na siłę, nie robię czegoś dlatego, bo mi każą, tylko to wynika z mojego serca. Ja po prostu chcę tak postępować, żeby mu nie robić przykrości. Bo on mnie kocha, a ja jego. Jeśli osoby się kochają, mąż, żona, to ja nie będę robił takich rzeczy, które sprawiają przykrość tej osobie, którą kocham. Więc na tym polega to piąte, o obyczaj. Tu się pojawia dopiero dekalog. Tu się pojawia moralność. My czasami to wszystko przestawiamy i potem mamy taki odrzut do chrześcijaństwa, bo myślimy, że to są tylko jakieś właśnie obrzędy, czyli liturgia, która jest pusta i niezrozumiała. I jeszcze dekalog, czyli moralność, która nas obciąża, każe mi coś robić, a w imię czego. Dlatego tak ważne, żeby zacząć od początku. Żeby zacząć od tego, że Bóg jest, że jest osobą, że ma twarz, że ja się z Nim spotykam, że ja z Nim nawiązuję obrzęd, relacje, ten obrzęd sprawia, że ta miłość między nami przepływa, a potem tak jestem tą miłością napełniony, że chcę ją pokazywać w codzienności i rodzi się obyczaj. Rodzi się potem kultura i wszystko inne z tym związane. Bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie w życie parafii, za to, że budujecie te wspólnoty mniejsze, po to, żeby potem wpływać na środowisko w Waszym życiu szkolnym. Wiem, że dzisiaj nie jest łatwo dawać świadectwo, ale jest to możliwe. I chcę Was zapewnić, że świat się zmienia. Mamy dzisiaj trudności z Kościołem, czasem mamy problem, bo nie wiemy, jak to ugryźć, tak, bo słyszymy o różnych skandalach, ale Jezus nie wymyślił lepszej wspólnoty niż Kościół. I Kościół chce mieć taką twarz, jaką Wy macie. Waszą twarz chce mieć. I o to się teraz pomódlmy dla Was, dobrze? O Twoją